Dobry wieczór, 13 Jagier, 36 derby Mazowsza. Legia Warszawa na wyjeździe w Płocku podejmie Wisłę Płock. Dotychczas 22 zwycięstwa wojskowe, 5 remisów, 8 porażek, a dzisiaj kolejne derby takie o największym znaczeniu. Wisłę Płock, trzecie miejsce w tabeli. Legia Warszawa na drugim miejscu, 3 punkty przewagi nad Nawciarzami. Jak będziemy dzisiaj zobaczymy, już za moment rozpoczniemy ten mecz w Płocku. Arbitrem jest Krzysztof Jakubik, 39-letni arbiter Siedlec. Jego 9 mecz ekstraklasy w tym sezonie. Składy obu drużyn w ekipie gospodarzy. W bramce 1 Krzysztof Kamiński, w obronie 19 Martin Sulek, 25 Jakub Rzeszniczak, 4 Adam Czanowski, 5 Anton Kliwojciuk. W drugiej linii 14 Dusz Fok, 8 Dominik Furman, 6 Damian Rasak, 11 niezwykle skuteczny, najlepszy zawodnik ekstraklasy, Król Strzelców Dabo i z przodu środką Rafał Wolski, 17 Mateusz Lewandowski, Legia Warszawa, 1 Kasper Tobiasz, w obronie 17 Majek Krawrowski, 55 Artur Jędrzejczyk, Krzysztof Johansson, na wahadłach 25 Filip Nadenowie, 13 Paweł Wszołek, w środku 99 Bartosz Niesz, Patryk Sokołowski z 17, 27 Rozumę i z przodu 39 Rosołek, 19 Carlitos. Czekamy na pierwszy blizek w Płocku arbitra Krzysztofa Jakubika. Wraca do składu Patryk Sokołowski, Legii Warszawa, również Rafał Wolski. Kosorynajcz mówił na konferencji, że według niego to, że Wisła osiąga gorsze wyniki, to jest fakt, że Rafał Wolski nie grał w pierwszym składzie. Teraz wiemy, że po problemach jest. Wraca i zaczęliśmy. Zaczęliśmy spotkanie drugie, 13 serii gier ekstraklasy. Wisła Polski, teraz piłka na pole karne, ale Legio mistrz opanowali. Teraz w bocznym tutaj sektorze wyprowadzam piłkę. Jest Maciej Rozowy, teraz długa piłka na Carlitosa, ale w porę znowu tam wrócić Damian Rasak i pierwszy gol z piłką jest bramka teraz Krzysztofa Kamińskiego. Wiemy, że on od kilku meczów jest pierwszym bramkarzem. Nie ma Bartłomieja Gradeckiego, a jest Krzysztof Kamiński. Jego piąty mecz. Teraz tutaj od razu wysoki bardzo doping w Płocku, ale wycofanie, spokojnie. Kamiński puka do boku i teraz tam ucieka, ale pojawia się jeden z zawodników z Płocka, ale ta piłka się przechodzi i wraca do prawego sektoru. Legia Warszawa teraz w piłce więcej miejsca, spokojnie. Pierwsza minuta tego spotkania tutaj w Płocku na stadionie imienia Kazimierza Górskiego. Będzie out. Pamiętamy, że Wisła Łębiem Soku remisowała z Jagiellonią 1-1. Ta bramka oczywiście była Dabo, asysta Rasaka, wcześniej zwycięstwo z Piastem 1-0 na Polara. No i moment takich gorszych meczów z Lubinem oraz z Radomiakiem. Natomiast Legia jak przegrywa, jak remisuje, tylko na wyjazdach. A Wisła Płocka u siebie tutaj jest niepokonana, więc szykuje się niesamowity mecz, na pewno bardzo ekscytujący. I zobaczymy, kto będzie górą. Teraz Sokołowski. Rozgrywa do środka, Zuzułę. To jest tylko jedna asysta w lidze, jedna bramka w lidze. Wiemy, jaka to była ważna postać Legii w tamtym sezonie. Dalej jest, ale już mam mniej tych liczb w klasyfikacji kanadyjskiej, jak na październik, ale kto wie, co będzie dzisiaj. To jest takie mecze, gdzie właśnie ci najlepsi zawodnicy odpalają swoje maksymalne umiejętności. Teraz Legia, spokojnie na własnej połowie. Wycofanie, Tobiasz. Pierwsze przewinienie, ale wyszła piłka na aut, który stworzy za momenty Filip Ladenowicz. Pamiętamy jego mecz z Miedzią Legnica. Dwie bramki, asysta do Pawła Wszołka. I teraz na pewno Legia też chciałaby, żeby Ladenowicz pokazał to, co umie najlepiej. Filip Ladenowicz w ostatnim meczu nie grał, ale ma 3 gole, 3 asysty, także w tym Pucharze Polski. Teraz zobaczmy, Legia w polu karnym Wisły przedziera się. Czeka w polu karnym tam na pewno Carlitos, który gra wszystko, może nie 100% wszystko, ale wchodzi w każdym meczu, odkąd jest w warszawskiej Legii. Dotychczas bramka ze Stalą Mielec oraz także, pamiętamy, w Pucharze. Będzie rzut rożny, pierwszy stały fragment gry
w tym meczu. Legia Warszawa, polukarnie są najwyżsi zawodnicy. Wiemy, że nie ma tego niezwykle fizycznego Rafała Augustyniaka, który Costa Rination poinformował, że nabawił się kontuzji, przez co dzisiaj nie może się w Płocku pojawić. To jest niezwykle ważna postać, którą przyszedł do Legii z Rosji. I zaczęcie, pole karne, piłka, zamieszanie, ale wyszła poza dozwolone wymiary boiska, jest właśnie za momenty. Ponownie Josue z udrożnego. Niewiarygodna atmosfera tutaj w Płocku, kapitalnie to wygląda. Wiemy, że jest on przebudowany, ciągle tutaj jakieś remonty i tak dalej. On się przekształca teraz, lepsze tutaj widoki, inwestycje. Jeszcze będzie drożej. Zobaczmy, teraz to Legia rozegra. Dalej bez bramek, po pierwszych minutach w Płocku. Josue, piłka w pole karne, wysoka, ale wybita teraz szansa na kontrę, lepsze nikogo nie było i Legia tę piłkę jeszcze opanuje. Spokojnie bardzo, teraz ma dużo miejsca. Wycofanie. Czołek do miasza. Teraz piłka rozrzucona do lewej strony, ale nie pozwala obrońca Wisły Płock, ładnie Martin Sulek by przeszło dalej. I szybko są Juka Miński. Sulek, wiem, że to jest zawodnik, który jest potrzebny teraz bardzo Wiśle Płock, ale za moment, bo szansa, bo uciekał tam Wolski. Zobaczmy, zabrał się Dawo. Wybita piłka. Johansson do boku. Czołek szybko. Szukał tam w środku pola Sokołowskiego. Kriwosiuk. Piłka już poza boiskiem. Pamiętamy, że ta słynna porażka tutaj w grudniu Legii 0-1, po czym piłkarz sali skrócenia przez kibiców po krocie do Warszawy. To były czasy Marka Gołębiskiego w Legii Warszawa. Teraz zupełnie inny rozdział drużyny Costa Rinaicia. Inaczej to wygląda, to są inni piłkarze. Nie ma już Emrelego, Lopeza, Luki Niasa, czyli zawodników, którzy właśnie ucierpieli po tym, jak zeżyli się z kibicami. Jest zatrzymanie gry przez Krzysztofa Jakubika. Josue. Do prawej strony piłka. Złapał to teraz sam Czołek i teraz sam indywidualnie zawodnik Legii ruszy w rajd ofensywny, pole karne, piłka, przyjęcie w Skarlitosa i była ręka, i wznowi za moment własny polu karnym Wisła Płocka, więc Krzysztof Kamiński, jego piąty mecz w tym sezonie. Dotychczas 4 bramki stracone. Zastąpił Gradeckiego w bramce. Ten tych meczów miał 9 czy 10 goli straconych, więc tutaj na pewno, jeśli chodzi o obsadę bramki, ma kto grać. Mladenowicz lewą stroną, ale wcześniej gwizdek arbitra Jakubika. Jeszcze raz warto podkreślić rangę tego spotkania. No, wiem, że Raków na prowadzeniu z 26 punktami, ale druga jest właśnie Legia. Tych punktów ma 24, czyli przy ewentualnym zwycięstwie tutaj w Płocku dzisiaj masz szansę nawet przeciw Raków, ale Wisła Płock ma lepszy bilans. Jeżeli wygra, będzie miała lepsze mecze bezpośrednie, więc Wisła, tracąc 3 bramki, też może tutaj powalczyć o drugie miejsce w tabeli. Jeżeli wolny dla Wisły Płock na połowie Legii Warszawa. Ostatnie 2 mecze tutaj Legii w Płocku, 2 razy bez zwycięstwa. To jest właśnie ten punkt niezwykle stabilny. Ta wspomniany talizman Wisły Płock, czyli właśnie stadion, gdzie tutaj w ogóle Wisła nie przegrywa. Teraz właśnie piłka do lewej strony przyjęta. Jeszcze będzie Wisła. Zobaczmy, podcięta piłka. Rzeźniczak, nie przeszła ta piłka do byłego zawodnika Legii Warszawa, kapitana. Teraz kapitalny pomysł Rzeźniczaka i rozpocznie Wisła z rzutu z autu. Wisła Płocki, tutaj już jest sektora prasowego. Za mały punkt rozpocznie, jest na wiosnę Martin Sulek. Kapitalnie to pograli, Rasak jeszcze powalczy, ale strata piłki, Mladenowicz indywidualnie sam, zobaczmy, bo teraz szansa na Legii, ale kapitalna interwencja tutaj jednego zawodnika.
Zrobienie za auto przez Legię Warszawa pod bramką Wisły Płock. Wyszła ta piłka poza aut. Tutaj proszę, jednak będzie zrobienie dla Legii. Taka decyzja arbitra Jakubika. Z lewej strony jest Josue, jest Mladenowicz. Mladenowicz, on potrafi kapitalną piłkę w pole karne, jest tego znany i tak też robi. Piąskuje Kamiński, zobaczmy. Uderzenie Slisza, bardzo słabe, jeszcze zamieszanie. Zobaczmy, tam Carlitos przebija się w polu karnym Wisły. No i jeszcze Slisz do prawej strony, Wszołek. Wszołek, zablokowana centra i będzie rzut rożny. Podejdzie oczywiście Josue, mówiłem w tym sezonie Portugalczyk, dwie asysty, z czego jedna w Pucharze Polski w tym wygranym podogrywce meczu z Niecieczą, więc mały wpływ liczbowy na Legię, aczkolwiek ogromny każdego meczu. Teraz ta piłka przyszła niebezpiecznie pod nogami Slisza, zabrał się teraz dobrze Rosołek do Carlitosa. Tutaj zobaczmy, ma dużo miejsca Hiszpan, jest z lewej strony. Druga centry, pole karne, lecz zablokowana. Konkretnie robi to Rosołek. Mladenowicz rozpocznie z autu. Taka do środka, od razu szybko rozegrana z Rosołkiem. Mladenowicz, taka zmiana strony do Josue. Josue na lewej nodze, pocięta piłka ponownie. Mladenowicz, pole karne, ma tam dużo miejsca Paweł Wszołek. Wszołek, pocięta piłka, wyskakuje tam Rosołek. Bardzo ma to piłka do zapania przez Kamińskiego i szansa na kontratak. Rusza tam teraz na pełnym tempie Mateusz Lewandowski. Lecz radzi sobie tutaj dobrze Artur Jędrzejczyk. Teraz wyprowadza piłkę Legia prawą stroną. Wszołek aktywny w tych pierwszych partiach meczu. Do Mladenowicza. Mladenowicz w pole karne piłka. Jeszcze Carlitos przebija się. No i będzie rzut rożny. Kolejny dla Legii Warszawa, lecz pierwszy z tej drugiej strony. Prawej od bramki Kamińskiego. Nie spiesz się Legii, ale tutaj kapitalny dobieg, atmosfera w tej bocznej trybunie, w tym bocznym sektorze skrajnym w Płocku i za moment będzie rzut rożny. Jerzy Zue, obok niego też na piłkę jeden z zawodników w pole karne, płaska piłka, jeszcze Mladenowicz do środka, teraz indywidualnie próbuje zdobyć Nawrocki, podcięta piłka, przechodzi tam paru obrońców Wisły, no i będzie jeszcze Legia, jeszcze lewą stroną będzie Mladenowicz. Mladenowicz zmienia stronę, złapie tam to Wszołek. Nie minął obrońców, wybita piłka przez Chrzanowskiego, który niedawno popisał się kapitalną interwencją, gdy już oko w oko prawie stał Carlitos z Kamińskim. A Chrzanowski dobrze wie, to jest obrońca, który no, dość niedawno wpisał się do jedenastki. Oczywiście dotychczas w tym sezonie Chrzanowski teraz rozgrywa swój mecz numer 7. Chwalił Legię, już mówił, że mimo wszystko nie grają atrakcyjnego futbolu. Zdobywają punkty, ale nie grają na tyle ładnie, żeby to się mogło no, obiektywnie bardzo podobać. I na tym się Wisła musi szukać też punktów, żeby tutaj Płock dalej w tym sezonie był niepokonany. Josue protestuje, nie był faulowany Portugalczyk, będzie wznowienie rzutu wolnego. Pozdrawiam, Darek Szuba. Witajcie, dzięki za obserwację, że właśnie
tyle na live'ie, na TikToku, na YouTube też jest. Cześć, teraz Mladenowicz z pierwszej piłki w pole karne. Zobaczmy pierwszy strzał w tym meczu oddany przez Rosołka, czyli tego zawodnika, który w ostatnim meczu z Wartą Poznań, pamiętamy, popisał się uderzeniem z powietrza bardzo ładnym. I dzięki tej bramce Legia wygrała 1-0. Wcześniej tydzień temu mierzyła się dwa od tego meczu z Lechem Poznań w ulicy Bułgarskiej. Tam bez bramek, choć było gorąco. Wiemy, jak to jest na linii tych drużyn. Teraz nieporozumienie i papika Nawrockiego. Dalej 0-0 bez bramek w 14 minucie tego meczu tutaj w Płocku. Wicelider z trzecią drużyną na dzień 14 października mierzy się tutaj. 3 punkty różnicy między Legią a Wisłą. Kolejne zatrzymanie gry. Żółwe. Za moment wznowi te akcje. Odgrzewają taki bardzo ofensywny futbol momentalny. Jeśli może podobać się dzisiaj, na pewno na bramki się nie będziemy obrażać. Czekamy na to, aby tutaj jednak Polskę szalał, żeby ten piątkowy wieczór był niezapomniany tylko dla których kibiców? Dla Legii czy dla Wisły? Żeby były bramki. Jędrzejczyk. Do środka. Slisz do prawej strony. Dalej bez bramki, bez asysty. Bartek Slisz w tym sezonie. Legia prawą stroną. Ale wycofanie, wykorzystanie tego najgłębszego Jędrzejczyka. Pogasz. Teraz wyższy pressing. Płock, ale Legia jest to dobrze wyjść, sobie radzi. Teraz kolejna strata, ale wysoki jest Rosołka i gwizdek arbitra Jakubika będzie, rzut wolny dla Wisły Płock. Polski, niedokładna piłka i Legia przeszacona kolejny kontratak. Jak to zbuduje? Ponownie piłka poza boiskiem. 13 straconych goli w lidze i Wisła i Legia, a więc obie te drużyny tracą niewiele. Wiele też czystych kont, tak jak mówiłem, Kamiński dotychczas raczej mało ma tych szans, 1-3 konta, natomiast wcześniej Gradecki 2-3 konta, a ten co jest jedynką w Legii, czyli Kasper Tomiasz 6-3 kont. Wiemy, że ten pan gra w zabawę murowanie, pomaganie, każdy 3 konta to są opłaty na cele charytatywne. Bardzo popieramy takie zachowanie polskiego młodego, na pewno bardzo perspektywicznego bramkarza. I teraz Zuzułę, kolejny zbór na Legii, jak teraz to rozegra drużyna ze stolicy Polski. Zuzułę, łaska piłka do lewej strony, tam jest Mladenowicz, z rywala Lewandowskiego. Mladenowicz uderzył, ale nad bramką, Kamińskiego. Teraz proszę za moment, z 5 metra Krzysztof Kamiński. Mówiłem o tych meczach niekorzystnych Legii w tym sezonie, czyli 3 remisy, 2 porażki. Wszystkie te wyniki były na wyjeździe. Porażka, pamiętamy, z Krakowem, porażka z Rakowem. Także oczywiście mówiłem o tych 3 remisach z Górnikiem Lechem. Ale teraz czas na Wisły, na kontratak. Kapitalnie sobie radzą. Z prawej strony Lewandowski, zobaczmy, jak to rozegrają. Pole karne! Nad bramką, ale z głowiska Wisła, żeby tutaj objąć prowadzenie. Kapitalna piłka tutaj Lewandowskiego do środka. Tam było bardzo blisko, ale nad bramką. No niesamowicie groźna sytuacja. Wisła Płock, jedna kontra, ale nad bramką Tobiasza. Ten do prawa.
prawej strony, zobaczmy, rusza Legia prawą stroną, Wszołek, pole karne. Czajcz tam Mladenowicz, był z tyłu Szosułę. Jeszcze uderzenie na bramkę Kamińskiego, ale broni to bramkarz. Otwiera się ten mecz. Dwie strony są bardzo chętne na bramki i Wisła. I teraz jak widzimy, Legia Warszawa. Wysoko bardzo Legia, ale Wisła z tego dobrze wychodzi. No i strata, Legia Warszawa. Przejęcie piłki, spokojnie raz do prawej strony, Wszołek. Sokołowski do lewej strony. Nawrocki do środka, ależ to Legia poklepała, Carlitos. Jeszcze uderzenie, zablokowane. Jeszcze będzie Wszołek. Pocięta piłka. Kolejny rzut rożny dla Legii Warszawa. 19. Za moment 20. minucie tego meczu. 13. kolejki. Ekstraklasy. Tylko że Wisły byli pytani tutaj przez media klubowe, czy są przesądy, czy ta 13. kolejka w piątek nie będzie ich pechowa, ale każdy jasno odpowiadał, że to nie ma znaczenia. To jest mecz taki szczególny. Derby Mazowsza dodatkowo aspekt, że to jest druga z trzecią drużyną w Ekstraklasie. Teraz Wisła. Furman kapitalnie, szybko dawo do lewej strony i Wisła Płock rusza kilkoma zawodnikami. Nie przychodzi teraz piłka. Ucieka z lewej strony Mladenowicz i on właśnie pokazuje się do gry. Otrzymał tę piłkę Mladenowicz. Mladenowicz, pole karne. Nikt tego nie zamykał. I ta piłka. Jeszcze powalczy Szosułę. Leczy z faulem. Taka jest decyzja arbitra Jakubika. Dzięki Filip z obserwacji. Widzę Adam. Marcel, dzięki, Wojtek, cześć, dzięki, że jesteście. Bez bramy dalej w Płocku. Jak ktoś woli wersję YouTube'ową, to zapraszamy na kanał Młody Nadaje na YouTube, bo tam też jest na żywo. I na TikToku, Młody Dziennikarz i na YouTube na kanale Młody Nadaje. Teraz piłka Jacuka. Sumek sam, ale wykorzystał Rasaka. Aktywnie się bardzo Damian Rasak. Pięć asyst, a więc dużo tych asyst na Wisły ma, choć najwięcej było na początku sezonu. Choć asystował ostatnio z Jagiellonią przy bramce tego najskuteczniejszego zawodnika Ekstraklasy, czyli Dawo. 8 goli oraz 2 asysty. Plus 1 w Pucharze Polskim, w meczu z Skrotem Zamowa. Rusza Wisła Płock. Trzema zawodnikami, zobaczmy, piłka z lewej strony, Lewandowski uderzył. Wcześniej Gwizdek, arbitra Jakubika i za moment zrobi Legia na własnej połowie. Było tam też jakieś przewinienie, bo jest spalony, więc akcja nie mogła zostać skoczona. Tobiasz, ciągły do pięknych widzów Wisły. Że bardzo chciałbym się na ten mecz dostać tutaj, na ten mecz Wisły z Legią, lecz nie bójcie biletów, tu jest kopyt. 4300 widzów, teraz Legia, piłka do lewej strony, Mladenowicz łapie ją, pokazuje się też w środku Carlitos, lecz piłka szukana na Rosołka, ale tego nie złapał Minopolak, choć dalej z prawej strony będzie zamykał to Wszołek. Wychodzi pierwszy, bardzo dobra interwencja. Granda przy polu tego
młodego 19-letniego Polaka, 13 meczu w tym sezonie, 13 seria gier, a więc Kosta mniejsza jemu znaczy absolutnie wszystko. Też był pytany, czy wolałby wygrać ten mecz, czy też ten mecz we wtorek, bo wiemy, że teraz jest dwumecz. Wisła z Legią tutaj w Płocku grają dzisiaj w ramach 13 kolejki Ekstraklasy oraz we wtorek tutaj będzie oprócz mecz Pucharu Polski. Tutaj pamiętamy, że niemiecki trener szkoleniowiec mówił jasno, że wie, że w przypadku porażki w Pucharze Polski jego zespół żegna się z rozmówkami, więc wolałby wygrać mimo wszystko mecz wtorkowy. Nie obraź się na dwa takie 1-0, tak mówi na konferencji. Teraz Legia lewą stroną, Nawrocki podłącza się do akcji, wycofuje. Sokołowski do środka, Carlitos uderzył, łapie to Kamiński. Szybko wznowił, jest już z lewej strony. Oczywiście wszystkie fragmenty bije Kriwocjuk. Z prawej wiemy, że mamy oczywiście Wiśle Płockie, Sulka. Nie ma dalej oczywiście Pawlaka, nie ma też Krystiana Valo. Nie ma także zawieszonego. Dalej o jeden mecz po tej kartce czerwonej z Lubinem Steve'a Capuariego. Wisła przy piłce. Lewą stroną próbują to teraz rozegrać. Mateusz Szwo, wiemy, że to jest zawodnik, który też strzelał bramkę tą decydującą w zwycięstwie 1-0 w tym ostatnim meczu w Płocku między tymi drużynami. Teraz kapitalny powrót do obrony Sulka. Lewandowski do lewej strony. Furman do lewej strony. Szwoch. Górna piłka Wolskiego, leczy Rasak, zagada Szwocha. Ponownie Wolski. Rafał Wolski, on potrafi ten mecz odmienić. Zobaczmy, szansa na uderzenie z dystansu. Nad bramką. Nad bramką, ale to była naprawdę niezła próba Martina Sulka. On się pokazuje, on jest bardzo chętny dzisiaj gry. Po raz kolejny podłączy do ofensywnych akcji. Jego szósty mecz, dalej bez bramki, bez asysty, zawodnik Polskany ze Słowacji w tym letnim okienku. Tobiasz. Kamiński wybija. Jakub Grzeszniczak, no kapitan z krwi i kości. Teraz
z Wiśle Płock od 2019 roku, czyli Legia Warszawa. 357 meczów się czeka dla legionistów, 15 goli, kapitan. Niezwykle ważne punkty Legii, bo wychowanek Widzewa, aczkolwiek do Warszawy spędził większość z tej kariery. Zawieszanie ten próbuje przez Łukasz Szpocha. Będzie pewnie kartonik, za moment się dowiemy, jaka będzie decyzja, werdykt arbitra Jakubika. Thank you.
więc bez YouTube'u zapraszamy na kanał Młody, tutaj jego przewody, do subskrypcji oraz dzięki, że jesteście. Tobiasz, 33 minuta się w tym momencie właśnie kończy. Teraz wygrał to Szanowski, Krzysztof powalczył bez palu czysto. No i widzimy piłkę raz. Trzeba ustawić w meczu. Już zawieszony
właśnie rzutu wolnego Wisła Płock. Podchodzi już Dominik Furman. Taki bardziej defensywny, bardziej właśnie pomocnik. 12 meczów, to jest jego 13 spotkanie, więc gra wszystko. Teraz jedna asysta. Zlekło, teraz zobaczmy, Wisła rusza lewą stroną Dabo. Pole karne, Lewandowski. No i co, ale Puka wyszła poza miarę boiska. Rozpocznie to objazd, 100 metra. I moment lepszy dla Wisły Płock, to ona tutaj częściej kreuje, inicjuje, serwuje akcję po polem bankowym Legii. Tobiasz, 40 minuta, za moment się rozpocznie tego spotkania. Rywala i Legia mimo to nie wywalczyła
30-rocznego wzmocnienia z 5 metra Kamiński. Dzięki upiór za 90 piłeczek. Kasper Byrdy, Wisła Płocka, Legia Warszawa bez bramek dalej. Dzięki Barczyk, witaj, cześć. Ponownie piłka poza boiskiem. Dzięki WZL za obserwację. Piłka, cześć. Nie rozpocznij za moment Legia. Daleko. Ławek Gdyński, Radanowicz. Nie zrozumieli, że dobrze, ale kapitalna interwencja. Jędrzej czekał, czekał tam Dawo, czekał tam też Polski. Szybko wyskoczyła Dawo. Pole karne Dawo! Ale ta piłka przeszła szybowem i rozpocznie Legia. Legia Warszawa, 9. zespół ekstra klasy na wyjeździe. Natomiast ostatnie 5 meczów Wisły Płockie na wyjeździe to są zaledwie 2 punkty. Ogólnie ostatnie 5 spotkań są 5 punktów. Jest u siebie, jest niepokonana w wszystkich meczach. Jeszcze nikomu tutaj w Płocku. Zdanie, czemu się rozbudowuje, nikomu nie ulega. Jeszcze piłka w polu bramkowym Legii, podniesiona chorągiewka, zatrzymana gra. 45 minuta, zobaczymy ile doliczy arbiter do końca, jeżeli cokolwiek, ale chyba to nie wygląda, nie ma żadnej tablicy świetlnej w górze. A tej przerwy wiele nie było raczej, bez bramek po pierwszej połowie oczywiście. Jędrzejczyk, zawodnik rozpocznie z rzutu wolnego. Ale koniec pierwszej połowy, a więc idealnie. Zmieścił się też zawodnicy. Kubik zapisał. Koniec pierwszej połowy bez bramek w Płocku. Dotychczas jeszcze 45 minut. Przerwy strefa gastronomiczna znajduje się na tyle. Chorwacki Fundusz Polski, patrzy na YouTube'a, w razie co mikrofon mama, na ogólnie zamysł taki, żeby komentować na TikToka, tutaj jest najwięcej osób, natomiast na YouTubie, jak ktoś pamięta, też spoko, super, ale może coś co przetestować. Dzięki Zbitek, Wiktor, dzięki za wspomnienie. Na
boisko, nie mogę pokazać mojej zdejmu. W Poznaniu jak byłem właśnie, to pokazałem w czerwieni tyle boisko i teraz słyszę komunikat, że prawa autorskie i tak dalej, więc nawet w czerwieni, jak się nic nie dzieje, nie mogę mu tam pokazywać. Także z TikToka schodzimy, podobnie sobie telefon i za momencie gracamy. Obserwujcie, żeby nie przegapić nowej transmisji, nowego live'a tego tutaj na lot dziennikarz, więc zostawcie informację i za momencik wracamy do Was. Dalej będziemy na YouTubie, na kanale Młody Nadaje, ktoś chciał dalej być z nami. A za momencik za około kilkanaście minut wracamy do TikToka, więc obserwujcie. Dzięki Łazuchy, Majka, Marcel. Za momencik jesteśmy. Ogarnę się w miarę. Pogoń Szczecin Górnik Zabrze, to jeszcze nie teraz, bo jeszcze do Szczecina daleko. Ostatnio byliśmy na początku w Radomiu, potem byliśmy w Gdańsku, Gębsko. Komentowałem mecz właśnie z Legią też pierwszy, w piątek, pamiętam, majowy taki, zimno było. Później komentowałem mecz Śląsk Górnik 4-3, kapitalny mecz. Górnik najmniejszy wygrał we Wrocławiu. No i w tym sezonie Lech Śląsk 0-1, Mariusz Szwarcy. No i później kolejny mecz Legii, Raków, oczywiście Legia Warszawa. Korona, także z Bogonią, więc jest nas kolejny. Dzięki, że jesteście.
Mazowicz na TikToka. Jak to wygląda, dzięki, że jesteście, zrobicie mi sobie komentowania. Na razie.
Składy obu drużyn, Legia w bramce po lewo dzisiaj, teraz w drugiej połowie na biało, jeden Kasper Tobia, żeby obronić naszy Majek Nawrocki, 55 Arthur Jędrzejczy, Krzyści Johansson na skrzydle prawym, taki wahadłowy, 13 Paweł Pszczołek, z drugiej strony 25 Mladenowicz, w środku 99 Slisz, 18 Sokołowski, podwieszony taki z 27 kreator wszystkich akcji, Żozułę i 139 Rosołek, 19 Carlitos. Teraz Wisła Płock próbowała zagrozić kontrą, ale ekipa Pawela Stanio w bramce ten Kamiski, w obronie 5 Krywocjuk, 4 Chrzanowski, 25 Śniczak, 19 Martin Sulek, w drugiej linii 14 do Szwoch, z tendencją rozchodzenia lewej strony, jak to widzieliśmy w pierwszej połowie, 18 Dominik Furman, 6 Damian Razak, 11 Dawo, 10 Wolski i także z przodu 17 Mateusz Lewandowski. Teraz była akcja Wisły Płock, czy łapy to pewnie Kasper Tobiasz, Mateusz Lewandowski też było widoczne, tam miał dwa starcia z Majkiem Nawrockim, pamiętamy, widzieliśmy dotychczas w tym sezonie. Mateusz Lewandowski, 23-letni napastnik, jedna bramka z Mieczą Legnicę, pamiętamy, to nadobicie 7 meczu w tym sezonie tego napastnika, nie ma Sekulskiego, nie ma Kolara, jest Mateusz Lewandowski, choć wiemy, że najpewniej albo Kolar, albo Sekulski w drugiej połowie się na boisku pojawią. Teraz Legia lewą stroną, więc tam zawsze jest Mladenowicz. Zgrał piłkę do Slisza, ten wycofuje do tyłu, spokojnie Legia, teraz będzie konstruowała tą akcję. Johansson próbował zagrać piłkę na Wszołka, teraz kapitalnie Razak popracował i odegrał piłkę do tyłu. Dawo! Przepycha się Dawo z Jędrzejczykiem, ale piłka wyszła poza rozmiary boiska i będzie out. Protestuje Stanio, iż tam powinien być rzut wolny z tego. Wznawia Wszołek, ale dużo dalej za wolnym miejscem, gdzie powinien wznowić Paweł Wszołek. Próbował zagrać do Rosołka, lecz ten nie złapał tej piłki, teraz bardzo tak próbował efektownie Razak to zrobić. Zostawił się Wszołek. Emocje tutaj w Polsce dzieje się dużo. Za moment z lewej strony Anton Krywocjuk. Przepycha się Dawo, lecz górą Sokołowski. Piłka jest z prawej strony. Dalej bez bramek. Po tej pierwszej połowie w tym meczu hitowym październikowym Ekstraklasy. Druga Legia w tabeli kontra trzecia Wisła Płock. 3 punkty różnicy. W przypadku zwycięstwa Wisły Płock to ona wyprzedziłaby Legię w tabeli. Klasyfikacja. Przypomnijmy, że Wisła na tym jest w tym sezonie niepokonana, a Legia, jak traci punkty,
to też tylko na wyjeździe. Teraz dobra praca Dawu, kapitalnie to zrobił. Rasak, aktywny w tym meczu. Teraz też oszukuje się kontakt z piłką w tej połowie. Daleko wybija Kamiński. Trudno stawić się Lewandowski. Lecz dobrze, zrobił to Johansson. Pozwolę tej piłce wejść poza wymiary. Jędrzejczyk zrobi z autu. Oddaje piłkę Johanssonowi, ten Szołkowi. Josue zmienia stronę i już tam rusza, napędza akcję Mike Nawrowski. Wiemy, że on też ma tendencję do takich ataków z obrony, takich wsparcia ofensywnych. Ten zawodnik został wykupiony niedawno z Werderu Brema. Mladenowicz, teraz taki bardziej cofnięty, nabił rywala i piłka wyszła poza boisko. Ponownie Legia, szybko Nawrowski. Szansa na kontrę dla Wisły Płock. Lewandowski przepycha się, ale Sliż według Jakubika bez faulu interweniował. Josue. Nie było nikogo z drugiej strony lecą, bo teraz to dobrze w porę. O, tutaj jeden z zawodników, ale podniesiona chorągiewka arbitra był ustalony. Jest zatrzymanie gry. Mazowsza, 22 zwycięstwa Legii, 8 zwycięstw Wisły, 5 remisów, łącznie 87 goli. Dalej, tyle zostaje, bo dalej bez bramek w pierwszych 50 pełnych minutach gry. Tutaj w Płocku na stadionie imienia Kazimierza Górskiego. Kamiński, płaska piłka, bardzo niedokładna, niecelna i strata. Josue. Josue ma więcej miejsca, portugalski napastnik, pomocnik ofensywny, teraz próba uderzenia, ale czy obok bramki Kamińskiego musi tego Legia szukać, jak nie wychodzi gra, to co najbardziej wyłączył z skrzydłami i wahadłami, to czasem taki strzał z dystansu też się opłaca, potwierdza chociażby niedawno z Ademekiem Augustyniak, który jest nieobecny. To jest pewna strata dla Legii. Bawił się Augustyniak urazu, a grał w ostatnim meczu z Wartą i z Lechem. Teraz Legia, tutaj dobra praca w gronie Kliwosłuka, sfaulowany. Teraz musi zapomnieć Wisła w klasie po Rankowym, Kamińskim. Piłka poza boiskiem, znowu Legia. Czekamy na bramkę tutaj w Płocku. Czekamy na to, aż to wisko będzie godne w meczu drugiej z trzecią drużyną ekstraklasy. Dotychczas postawka, pamiętamy, Jagiellonia, Wisła Płockie 1-1. Bramka Dawo, ósma w ekstraklasie, asysta Rasaka, wcześniej zwycięstwo po bramce Kolara z Piastem. Teraz Legia, pamiętamy te mecze z poznańskimi drużynami, i z Wartą i z Lechem. Teraz mierzy się w Płocku z Wisłą prawą stroną, legioniści, Carlitos. Teraz tak agresywnie potraktowany przez Kwiatosłuka, przejęta piłka, Furman, wizyt arbitra Jakubika. Rasak, 5 asysty w tym sezonie bez gola. W 10 meczach ekstraklasy. Obok niego jest Furman. Pamiętamy mecze w Legii Warszawa tego zawodnika. 109 meczów w łocie Dominika Furmana w Legii. Mateusz Furman 11. Mówimy o pierwszych drużynach. Teraz Tobiasz. Szybko wzięli to legioniści. Chyba już tam
dobrze zabrać się Ichranowicz, ale przyjęta piłka, strata, Dawo wypuszcza teraz Wolskiego, Wolski nie doszedł do tej piłki, nie złapał i mają w dłoniach Tobiasz, ale bardzo szybko Dominik teraz wyznania do prawej strony. Przezułę walczy tam teraz o piłkę Rasak, wycofanie Tobiasz. Ma dużo miejsca Sokołowski, ale już tam wyżej pasuje Wisła, Jędrzejczyk do prawej strony, tam jest Johansson. Slisz rozszerzył do lewej strony Mladenowicz w swoim stylu, indywidualnie, pole karne, podróżna piłka, uderza w szołek, oto bramki. Pierwszy groźny strzał Legii w drugiej połowie. 60 za moment, to się 51 minuta w tym meczu bez bramy dalej. W Polsku właśnie Kamiński. Trzy porażki w tym stronie, trzy na wyjazdach, z Egilonem. Ten obrońca. Teraz prawą stroną Wisła. Spokojnie, dużo miejsca ma Wolski. Teraz włącza swój taniec. Pole karne, Lewandowski! Dzięki Kuba za Sebastian Polowy, user Kamil, dzięki Mikasza.
na boisku pojawia się Łukasz Sekulski oraz z 89, także Aleksander Pawlak. Dla Legii Warszawa w 61 minucie. Czekamy na decyzję, ale na to wygląda, że będzie rzut karny i Legia stanie przed szansą w 61 minucie na wyrównanie, na bramkę, na remis 1-1. Jozue, zobaczmy! Rzut karny dla Legii Warszawa! Jozue kontra Kamiński! Jak to się skończy? Szansa na wyrównanie! Jozue, a może Kamiński? Czy Legia zdoła wyrównać? Szansa na trzeciego gola w tym sezonie! Gwizd w Polsku! Ale gol! Gol dla Legii. Miał to na ręku. Wydawało się już Krzysztof Kamiński, ale jednak nie złamał tego. Nie złamał tego. Legia wyrównuje. Wisła 1. Legia 1 w szybkim starcie. Jozue tam z Furmanem. Ale mamy bramkę. Jest remis. Wisła 1. Legia 1. A do wejścia przygotowany jest Las Kramer oraz Bartosz Kubota. Mamy kolejne zmiany, że się mecz zaczyna. Wisła niewiele, niedługo prowadziła. Trzeciej minucie na przyjemności. Wisła 1, Legia 1. Teraz szansa na kolejną akcję Legii. Furman kapitalnie to wyprowadza do lewej strony. I teraz Tamusza szansą Kliwowski Luka, ale wybita piłka i będzie wznowienie załogu przez tutaj Wisłę. Wolski przedziera się, Wolski zagrał uderzenie, nie połamał się tam zawodnik Wolski, nie ma bramki, ale się przeciw mu strony rozpocznie Kasper Tobiasz. Teraz taka agresywna, twarda gra, Slisz złapał się za Udo i teraz Legia przy piłce, tam cierpi Bartek, ale wybita piłka. Bartek,
dzieje się? Dzieje się w Płocku, remis 1-1. Bartosz Kapuska, bardzo leczą skoronę w każdym meczu. Za moment szansa! Kamiński nad bramką, bęcz drożny. Legia miała piłkę na prowadzenie. Kapuska, jego 13 mecz, dużo bramka i dwie asysty oraz także lasy Kramer. Dalej bez bramki, bez asysty. Ten napastnik Polska z Legię. Pauza w tym meczu z powodu kontuzji. Oczywiście wykonuje Wisły. Pawlak. Zastosowanie, zasłuchaj pole karne, górna piłka wybita. Jeszcze musi poprawić Wisła, żeby oddalić to zagrożenie od własnej bramki. Tobiasz. Pawlak z numerem 85 z prawej obrony. Jedna bramka. W meczu z Lubinem, gdzie ostatni raz grał. Zasłuchaj uderzył ponownie Kamiński. Oraz także jeszcze na boisku pojawił się Łukasz Sykulski. Teraz bramka, asysta. Świetnie zaczął sezon ekstraklasy. Wolski, ale teraz kapitalnie popracował w obronie Wszołek. I Slisz do prawej strony. Wszołek. Wysoko jest Pawlak, także wymaga tam inni zawodnicy. Teraz szansa na kontrę. Dawo. Dawo, to nie jest jego mecz. A znamy go z innej strony, takiej bardziej przybojowej. Zawodnik, który potrafi spojrzeć na siebie, zabrać się. Podobnie jak Wolski. Teraz lewą stroną Legia. Ma dużo czasu Pisa. Czozułek. Pokazuje się sprawiedliwy Wszołek, lecz nie otrzymał. To by teraz, ale bardzo niezwykle. Jak te zmiany wpłyną na obiekt sportowy też Pawlaka do wsparcia z lewej strony Wisły, a w Legii jest Kramer, Kapustka, też przebój zawodnicy, szczególnie Kapustka. Kramer jeszcze bez żadnego udziału przy bramce. Piłka poza boiskiem. Dzięki za sytuację, witaj Janusz Mazjasz. Dzięki, was że jesteście. Korgen, Eryk, Kamil, Patryk, cześć. Wszołek. Kramerowi. Furman. Wycofuje. Kamiński. Krzyżniczak. Szybko podał. Bardzo tutaj niedokładnie. Nie zdecydował się prawej strony. Słukiem. Jeszcze gwizdek arbitra Jakubika. Tobiasza i Legia Myczka szybkiej kontry. 68 minuta. Wisła Płock 1, Legia Warszawa 1. W hicie piątkowym tej 13 kolejki PKO Bank Polskiej Ekstraklasy. Z lewej strony próbował się przydzierać Mladenowicz. Pokazuje się Josue. Otrzymuje piłkę Portugalczyk. Sekulski nie zrabiał się z tyle dobrze, by móc oddać strzał na bramkę Tobiasza. Jeszcze tutaj walczy Kliwosiuk. Sekulski nie zdążył. Tobiasz. Shut up.
zauważył szansę, ale kapitalna interwencja, kapitalnie tam zdjął to jeden z zawodników Legii. Jeszcze faul, gwizdek arbitra Jakubika i będzie rzut wolny. Protestują ciągle zawodnicy obu drużyn. Co się dzieje, ale jeszcze bez zmiany. Sulek, czyli to samo duo, które grało w tym meczu ostatnim z Jagiellonią po bokach. Krzysińczak-Chrzanowski, oni bez bramki w tym sezonie, ale wydaje się, że będą tworzyć takie stałe duo w obronie w tym sezonie po odejściu chociażby Michalskiego. Teraz piłka rozrzucona do prawej strony. Johansson, Josue. Do środka rusza teraz Kapustka. Zmisz, pole karne, zobaczmy! To jest interwencja fenomenalna, kapitalna. Krzysztofa Kamińskiego obroni z budżetu stratą bramki. Fenomenalna piłka od Zmisza. Tam używaniu Kramera, ale jeszcze ładniejsza interwencja Krzysztofa Kamińskiego. Dzieje się w tym meczu. 71 minuta. Zobaczymy, jakie te ostatnie 20 minut będą tutaj przebiegać. Wisła lubi w drugiej połowie strzelać. Nieraz o tym przygotowaliśmy, chociażby z Piastem. Nie ma nawet Kuklara, ale być może długo się pojawi. Teraz w pole karne, tak głębsza, dalsza piłka, uderzenie. Zablokowane. Jeszcze będzie szansa. Kramer na skraju pola karnego Wisły Płock. Zgrał tę piłkę do partnera, ten ją podrzuca wysoko, wybita, jeszcze nie koniec, jeszcze zawinie Carlitos, wycofał Josue, dalej Legia przy piłce, Carlitos, próbował zdarzyć, ale szansę teraz na kontrę dla Wisły, rusza Wolski, lecz nie dobiegnie tej piłki, ten zawodnik, od którego też jednak w takim meczu, jak i od niego, jak i od Dabo, czyli zawodników, którzy mają łącznie 5 plus 8 bramek w tym w zonie, to jednak oczekiwaliśmy więcej, choć jeszcze no około 20 minut gry, zobaczymy jak to będzie przebiegało. Kapustka. Zniszczy, nisko ustawiony, wycofuje do Tobiasza. Wisła presuje Furmanem, Skórski, Wolski. Teraz w obronie bardziej jest tam Wolsiuk z lewej obrony, Pawlak, teraz piłka rozrzucona przez Legię Warszawa do lewej strony, atakują Legnisi czwórką zawodników, zobaczmy, szansa na gola, ale broni teraz ponownie Kamiński. Szybko zrobił, ale niecelnie, choć jednak Dawo przy piłce, robi swoje tutaj bączki, lecz nieudanie, strata Carlitos do prawej strony, walczy Szołek, ale Pawlak okazuje się lepszy. Wolsiuk wycofał, Furman szybko poklepali i teraz Pawlak. Dobra, to zawsze to sobie słyszę, ale strata, zobaczmy, rusza Wolski, Wolski, okazja dla Wisły Płock, strzał, na boisku pojawia się kolejny zawodnik.
obietnicy, ale najpierw celebracja bramki Cebulskiego. Wchodzi z numerem 11 dawo za niego, pojawia się z numerem 95 na dwarki. Szkoła zmiana. Przewidywała pani raz występowała. Teraz już Legia podrażniona podobny mecz jak w Białymstoku. Tamten mecz już komentowałem. Bez bramy przerwy, a potem mecz się otworzył. Mecz się otworzył, dwa razy Legia nadrabiała. Czy teraz też to się stanie? No zobaczymy, jeszcze około 10 minut ponad do końca tego spotkania. Wisła 2, Legia 1. Dzięki John za obserwację. Witaj Stachu, cześć! Niewiarygodny mecz. Ucierpiał do niego zawodników, leży. Jest na boisku, tutaj mówiłem, Damian Warchoł. To jest zawodnik, który też nominalnie miał swój czasy w Legii Warszawa. 80 się przedtem wymiarze za Rasaka. Teraz podobny wymiar czasu dostaje od trenera Stanio. Zawodnik, który gra teraz swój szósty mecz w Ekstraklasie w tym sezonie. Grał jeden mecz w sezonie 19-20, konkretnie 20 minut. Ale teraz Legia, bardzo szybko, ale marne w stanie zawodnicza. Przesadzi, podnoszę Szołek. Zawinął Szołek, ale świetna interwencja Kurlaka. Wisła 2, Legia 1, dzięki Pani za obserwację, dzięki za Timbros Kubary, Domingo, cześć, dzięki Snajper, Luzer, Filipek, Patryk, kolegarne piłka, Dominika, jeszcze będzie Legia, Szołek do środka, z lewej strony, z Kapustka, do prawej strony, Szołek, czeka na rzutkę pole karne, tak to się dzieje. Zamieszali, ale piłka poza boiskiem. Jakubik, że będzie rzut rożny, nominalnie podchodzi Josue. Z bramką, po rzucie karnym. Także wyższe nami na Wisły, szalej na Pasnicki, Sikulski, Lewandowski. Trzeba po prostu nie trzeba, więc chwila przerwy w grze. Częstochowie, teraz kolejny stadion w Płocku, w kolejnym hitowym meczu. Ostatnio podawałem Raków Legia, też hitowy, a teraz kolejny Wisła Legia, więc druga z trzecią drużyną. Więc dzięki za obserwację dla Flum Lody, dziennikarz na subskrypcję, bo ten mecz komentuje dla Wisłowego YouTube'a, na YouTube'owym kanale Młody nadaje. Dzięki, że jesteście. Kabinem Szymi, Puszka, dzięki, że jesteście. Jeszcze czekamy na wznowienie gry, jeszcze nie ma podwodnika, bo tam jeszcze leży jeden zawodników, musimy poczekać na wznowienie. 79 minuta tego wznowienia w Polsce. Wisła 2, Legia 1, Zuzułek karnego, potem Lewandowski, wcześniej z kuchni i na koniec, teraz ostatnio Sekulski, bardzo ładnej akcji Rafała Wolskiego, pasowany, który zalicza asystę w Ekstraklasie w tym sezonie, już numer 6, Legia, inny wariant rzutu rożnego, uderzenie nad bramką Krzysztofa Kamińskiego. Jeszcze jeden będzie drożny.
Mazowi. Ostatnie minuty tutaj by Płocki. Czołek. Zawał Sokulski. Testuje teraz z drugiej strony także. Bardzo. Przyjemna piłka. Szansa na kontrę dla Wisły. Może na kolejną bramkę. Jest klapą do tej pory. Jeszcze. Sekulski będzie out. Praca Polski, wracają wyniki z Polskiego. Ostatnio Jeremis Jagiellonią. Proszę Polski, że więcej grał. Ale z Gwiazdem, ale porażka z Radomiakiem, porażka także z Lublinem. Praca Polski jest, teraz to wszystko będzie wyrażone. Nie ma takiego ogromnego wpływu na tym meczu. Radomiak nie grając już dawo. Lewą stroną teraz ma ruszyć Wisła. Wisła 2, Legia 1, ale ciągle Wisła presuje, ciągle Wisła biega, oni ciągle są chętni na kolejne tutaj bramki. Czeka na wejście, czeka na Baku, z numerem 28, ale jeszcze teraz, jeszcze Legia. Teraz dużo tutaj miejsca ma, Kapustka do lewej strony. Mladenowicz rusza, włącza swój gaz, w pole karne piłka. Poślizga się jeden z obrońców, Krzanowski dokładnie to był. Jeszcze Mladenowicz. Lewą stroną Legia. Jedna z ostatnich nadziei na bramkę. Piłka rozrzucona u wielkich kibiców tutaj na stadionie Płockim. Uderzenie, zamieszanie niemoc karnego. Jeszcze Legia. Pole karne piłka. Kramer na bramkę. Wchodzi z numerem 28 Makrana Baku. Krajowa zona. Jest Kapustka. Jest Kramer. Jest teraz jeszcze Makrana Baku. A tu Sekulski, Drawiński, Pawlak. Tak wygląda i Barka. Jeszcze tutaj Warną do prawej strony. Rusza Wisła Płock. Zobaczmy, jak to się skończy. Kręci, czeka na partnerów. Wsparcie. Drapiński faulowany. Nie, gramy dalej. Legia lewą stroną. 83 minuta. Wisła Płock 2. Legia 1. Kwitek, arbitra Jakubika. Dzisiaj też dużo zmieszczeń. Dużo przewijał się. Takie wsiądze. Dzięki Ubisoft Basket, tutaj Adrian, wynik 2-1. Jest Kapustka, będziemy gości, zobaczymy, no Kapustka gra już od dłuższego czasu. Filipo, witaj, dzięki za obserwację, Maciek, polubienia. Rzut wolny, zobaczymy, jak to Ubisoft rozegra. Szansa na trzecią bramkę przed narciarzami. Wstają kibice w Płocku. Głęboka piłka, uderzenie. Tobiasz, Tobiasz ratuje Legię. Jeszcze są zablokowane Bajuba. Tutaj mogło być 3-1 dla Wisły. Jeszcze Furman. Obok bramki. Próbuje, próbuje ciągle Wisła na różne sposoby w tym meczu. Jeszcze podwyższyć wynik. Jest obserwujących do 89 tysięcy. Dało radę, byłoby bardzo super. Więc dzięki, że jesteście na tym meczu tutaj ze mną w Płocku. Ten mecz komentuję z Legią. Jeżdżę po stadionach, komentowałem w Radomiu, w Kielcach, już miałem w Stoku, w Gdańsku, w Wrocławiu, w Poznaniu. A za nowy mecz w Czesachowie. Teraz jestem w Płocku. Zobaczmy, że Remigra Sybulskiego za mocna, a następnie Legia.
Legia zagra u siebie przy Łazienkowskiej z Pogonią, a Wisła wybierze się na mecz do Mielca. Takie zwycięstwo z Legią, awans na drugie miejsce tabeli na pewno bardzo by podbudowało Nafciarzy. Tobiasz! Ostatnie minuty. Zobaczmy, prawa strona Warchoł. Warchoł pole karne. Wybija to. Jędrzejczyk. Jeszcze będzie jeden wydrożny. Może wiele wydarzyć. Ostrożny dla Wisły Płockiej, zacentrowana piłka. Wieska kiwał Warchą. Jeszcze nie koniec. Jeszcze lewą stroną Wolski. Zawinie pole karne. Będzie jeszcze wznowienie z złotego metra. Nie ma wdrożnego. Mimo tego, że tej kibice i zawodnicy protestują. Kamiński. Legia przy piłce. Wisła takiej właśnie broni, ale też szuka sposobów na kontrę. Grał taki otwarty futbol w stylu. Legia w ciągu najbliższych minut znajdzie się pomysł na bramkę, żeby mieć co do Warszawy przywieźć, jakieś tam punkty. Wisła 2, Legia 1. Teraz co się dzieje wśród wyborstwa. Zdolowany Markana, który będzie rzut wolny dla Legii Warszawa. Na TikToku jestem Milody Dziennikarz, na YouTubie, jak już woli YouTube'ową wersję, to młody nadaje. Wariatka, pozdrawiam. Jakub, dzięki, pozdrawiam. Pija co? Dzięki Słowację. Mati. Ludwiga Wronka, Weronika, Renata, Szymon. Piłka do lewej strony, jeszcze Legia. Szuka tymi ostatnimi siłami szansy na punkt, na zachowanie tego drugiego miejsca w tabeli. Szozułem. Zniż, Baku. Zabrał się Baku, do prawej strony Szołek. Jeszcze będzie rozumiem. Do środka. Zabrał się. Uderzenie obok bramki. A próbował strzelić to Mike Nawrocki. Nawet on się podłączył tutaj do ofensywnej akcji Legii Warszawa. Będzie jeszcze trochę. Oczywiście w drodze będzie Czozułę. Piłka wyszła poza boisko. Baku, mobilny, akurat z jednej, z drugiej strony. Niemiec, teraz Legia, jeszcze Wisła, jeszcze ta. Minuta się kończy. Ostatnie szanse Legii na remis w Płockim. Pozułe z bramką. Zegulski, Lewandowski. Tak to wygląda. Zobaczyć trochę za zwycięstwo. O godzinie 19 strefa będzie otwarta na terenie przedstawionym imienia Kazimierza Górskiego. Już teraz serdecznie zapraszamy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało.
Jesteś Polski po części. Furman, Boryszu, Wydoliak.
Warchoł, Zielemecki. Tutaj czekamy na wznowienie przez Krzysztofa Kubika. 9 mecz Ekstraklasy w tym sezonie. Jeden także sędziował Ligi Konferencji Europy. Grupowy, ale gramy dalej. Ostatnie minuty tutaj w Płocku. Zobaczymy, czy Legia zdoła jeszcze przywieźć do Warszawy punkty, czy Wisła będzie tutaj, na tej twierdzy zwycięska. Oczywiście kibice z Płocka mogli przyzwyczaić Kostrzanie. Na pewno brakuje Augustyniak. No, te straty bramki to jest nieopilnowanie najpierw Lewandowskiego. Derbach Mazowsza. Oczywiście jest 90
rywal była mniej skuteczna. Wisła skuteczniejsza, płynne, szybkie kontrataki, obrzysy maga i kapitalna za podobne Wisły Wielkie. A Legia w tym meczu z Pogonią musi badać, że to się musi prosta badać. Bo rozpoznano tutaj były jeszcze dochody punkty. Trzymajcie się, dzięki za pasję, bo bardzo fajnie. Wisła 2, dobrze.